Poniedziałek, 23 dzień maja, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Duże zamieszanie w mieście z samego rana wywołały dwa spacerujące łosie. Niestety niecodzienna wizyta mieszkańców lasu okazała się dla nich tragiczna. Obydwu zwierzętom nie udało się powrócić do ich naturalnego środowiska. Niecodzienna wizyta pary łosiów w mieście nie skończyła się szczęśliwie. Pierwsze ze zwierząt znaleziono martwe, zawieszone na ogrodzeniu jednej z posesji. Zwierzę najprawdopodobniej chcąc przeskoczyć, nabiło się na części metalowe siatki. W tym samym czasie mieszkańcy zauważyli kolejnego łosia, który leżał na skwerze przy piotrkowskim ZUS-ie. Ja wychodziłem z przechodni, patrzę, uderzył tam w siatkę w ogrodzenie. Się przewrócił, nie mógł się podnieść. I za chwilę podniósł się i przyszedł tutaj. Ciekawe, skąd się tutaj w ogóle wziął. Pewnie z jakichś pól przyszedł i... Niecodzienna wizyta na nogi postawiła nie tylko policję, ale i służby weterynarii. Zdaniem lekarzy zwierzęta mogły przywędrować do Piotrkowa ze wschodniej części regionu łódzkiego. Taki przypadek to nie jest odosobniony, bo nie tak dawno w Warszawie było, w Krakowie było się... W Łodzi na ulicy Piotrkowskiej były daniele. Zwierząt jest stosunkowo dużo. Poza tym my, ludzie, zajmujemy ich tereny, w których normalnie one kiedyś bytowały. Dlatego ta symbioza staje się coraz bardziej większa. Zwierzęta oswajają się z otoczeniem i dlatego wędrują do terenów w tej chwili zamieszkałych przez ludzi, a kiedyś będących ich, że tak powiem, własnością. Drugie ze zwierząt zostało uśpione i zabrane do lecznicy weterynaryjnej. Niestety nie udało się go uratować. Zwierzęta te źle znoszą stres. W tym przypadku był on dla zwierzęcia śmiertelny. Dwie konferencje dotyczące lokalu zajmowanego przez Polski Czerwony Krzyż odbyły się dziś w Piotrkowie. Jedną zorganizowała gmina, drugą zarząd PCKA. Spór dotyczy wypowiedzenia umowy najmu lokalu, w którym mieści się siedziba organizacji. Miasto chce odzyskać 20-metrowe pomieszczenie, jak się okazuje, niezbędne do działalności PCKA. Wypowiedzenie najmu to efekt ponad półtorarocznych rozmów z Polskim Czerwonym Krzyżem o zwolnienie lokalu znajdującego się na parterze. Miał być on przekazany Fundacji Divine Mercy. Zarząd PCKA nie zgadzał się na jego zwrot w zamian za dodatkowe pomieszczenia obok obecnie zajmowanego 60-metrowego lokalu. Urząd Miasta oferował organizacji również możliwość korzystania bezpłatnie z sali Urzędu Miasta czy też Domu Pomocy Społecznej. Na temat tych 20 metrów kwadratowych rozmawiali przez cały rok i pół roku tego prawie że. I żadnego konsensusu i żadnego kompromisu się nie udało wypracować z racji tego, że zarząd PCK-u zawsze mówił, że się nie zgadza na tego typu rozwiązanie. Dopiero dziś po raz pierwszy padło sformułowanie, że zastanowią się nad tym. Prezes PCK twierdzi, że sporny lokal jest im niezbędny. Popołudniami korzystają z niego społeczni instruktorzy młodzieżowi oraz załatwiane są tu sprawy osób niepełnosprawnych oraz starszych, którzy mają trudności z wejściem po metalowych schodach. Dlatego ich zdaniem nie ma mowy o kompromisie. Nić porozumienia polega na tym, że powiedziałam, że będę musiała rozważyć sytuację podpisania umowy na górne pomieszczenia, jeżeli nie znajdę nic lepszego, ale to nie wiem, czy to jest porozumienie, po prostu nie mam innego wyjścia, bo nie zdecyduję się na to, żeby wyprowadzić się z całego lokalu, prawda? Natomiast no, nie jest to kwestia, która by mnie zadowalała. Pracownicy PCK zaznaczają, że i tutaj warunki ich pracy nie są rewelacyjne. Najchętniej przenieśliby swoją działalność do jednego około 100-metrowego pomieszczenia, gdzie działałoby biuro, magazyn odzieży oraz świetlica. Obecnie sami na własną rękę poszukują takiego pomieszczenia. Urzędnicy zaznaczają, że ich działania nawet w najmniejszym stopniu nie są wymierzone przeciwko organizacji. Nie widzimy podstaw do tego, żeby informować opinię publiczną o braku wsparcia czy braku porozumienia między Urzędem Miasta a Polskim Czerwonym Krzyżem. Jest to absolutnie nieuzasadnione. Nie ma żadnych przesłanek, żeby posłużyć się informacją, że miasto chce wyrzucić na bruk organizację ze 100-letnią tradycją. Ja zaznaczam, każdy ma świadomość, jak ważna jest rola tego partnera społecznego w życiu każdego społeczeństwa. Nie ma takiej możliwości, żeby sobie powiedzieć, dzisiaj was nie ma. No, jak sobie to pan wyobraża? Problemy lokalowe PCK, jak zapowiedzieli radni klubu Lewicy, będą podjęte na najbliższej sesji Rady Miasta.
Na co dzień zajmują się ratowaniem życia ludzi oraz ich dobytku. W sobotę na placu przed Komendą Miejską Straży Pożarnej piotrkowscy ogniomistrzowie świętowali Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą. Nie obyło się bez wręczenia nominacji na wyższe stopnie, a także medali i odznaczeń. To zawód, w który wpisano ryzyko. Swoją determinacją oraz profesjonalizmem zapracowali sobie na największe zaufanie społeczeństwa spośród wszystkich zawodów. Strażacy codziennie niosą pomoc, nierzadko narażające własne zdrowie i życie. To twarde charaktery. Przychodząc do pracy, nigdy nie wiemy, co nas spotka. Z reguły nas spotykają rzeczy mało przyjemne, bowiem jedziemy do działań związanych z gaszeniem pożarów, do ratowania ludzi, mienia, ratowania zwierząt. Spotykamy się z bardzo różnymi, ciężkimi, nieraz dramatycznymi sytuacjami. Towarzyszy tym działaniom oczywiście stres, wielkie napięcie, a jednocześnie presja, że muszą być te działania wykonane w sposób właściwy, tak aby osobom poszkodowanym przynieść tą oczekiwaną pomoc. Nawet w Międzynarodowym Dniu Strażaka nie pozwolą sobie na odpoczynek od służby. Ciągle są na posterunku w gotowości do akcji. Ten dzień ma być dla nich nagrodą za całoroczny trud. Ale jak mówią druhowie, nieprzyznawane wyróżnienia czy odznaczenia są dla nich najlepszą zapłatą. Myślę, że nagroda przychodzi każdego dnia. To jest wdzięczność ludzka i jakby poczucie dobrze wypełnionego obowiązku, dobrze spełnionej służby, kiedy widzimy, że nasze działania ratują czyjeś zdrowie, czyjeś życie, mienie, kiedy widzimy jakby w oczach tą radość ludzką po dobrze wykonanym zadaniu. Podczas sobotnich powiatowych obchodów Dnia Strażaka zorganizowanych na dziedzińcu Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Piotrkowie wyróżniono oraz awansowano na wyższe stopnie najlepszych strażaków z Piotrkowa oraz z ochotniczych jednostek działających na terenach podpiotrkowskich gmin. Nie zabrakło też życzeń. Te składali przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz służb mundurowych. Za całoroczny trud całej drużynie świętego Floriana podziękował też komendant miejski, starszy brygadier Włodzimierz Kapiec. Ja głównie dziękuję przede wszystkim swoim podwładnym w tym dniu za to, że przez cały czas byli do dyspozycji, że pracowali sumiennie, że się szkolili. Ochotnikom za to, że są z nami, a jak już było też mówione, są jakby fundamentem naszych działań. Jest ich więcej, oni są teraz też doskonale wyposażeni i trudno ich pominąć w dzisiejszym święcie. W oficjalnych obchodach powiatowego święta z okazji Dnia Strażaka na placu Piotrkowskiej Straży uczestniczyli strażacy z Piotrkowskiej Komendy, jak i jednostek OSP z całego powiatu. Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. Święto to przypada w liturgiczne wspomnienie świętego Floriana, który strażakom patronuje od ponad 500 lat. 26 kapel z całej Polski zjechało w weekend do Piotrkowa. Zmierzyły się one podczas części konkursowej Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych. Najlepszymi muzykami grającymi muzykę rodem z podwórek okazali się warszawiacy. Dziś takiego obrazka trudno szukać, ale nie oznacza to, że muzyka podwórkowa jest niepopularna. Mimo kąśliwych uwag pod jej adresem ma się dobrze. W Polsce jest około 100 kapel grających na taką właśnie nutę i nikt tu nie narzeka na brak fanów. Na co dzień tego nie ma w radiu. Na co dzień tego nie ma i tak widać, że tę muzykę ludzie kochają, że to tak ludzie to robią serca, ci co grają, że to nie jest muzyka jakaś za pieniądze, tylko to jest muzyka taka od serca, dwa razy od serca. No. Ja się nie wstydzę, mnie to się podoba. Dlaczego wstyd? Jeżeli to jest muzyka, która komuś w duszy gra, którą ktoś lubi, którą ktoś kocha, która się komuś podoba, a pewnie tak jest, skoro się ją gra, no to jakiż to wstyd, to jest po prostu zaszczyt. Starych szlagierów, jak i nowych utworów można było posłuchać w miniony weekend w Amfiteatrze Miejskim. Na Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych zjechało 26 zespołów z całej Polski. Cieszymy się, że tyle kapel w tym roku poświęciło swój przyjazd. No, powody są chyba dwa, może i nawet więcej, a dwa najważniejsze, że bardzo cenne nagrody, a ten chyba najważniejszy powód to 35-lecie Piotrkowskiej Kapeli Podwórkowej Fakiry, stąd tyle kapel i mam nadzieję, że co roku tyle będzie. Drugiego dnia festiwalowych zmagań wyłoniono zwycięzców. Główną nagrodę w wysokości 7000 zł otrzymała kapela Bal na Gnojnej z Warszawy. Zespół powstał zaledwie kilka miesięcy temu. Jurorzy zauroczeni muzyką, jak i osobowością lidera Henka Małolepszego postanowili przyznać tej kapeli główną nagrodę. Bardzo dobrze, że to się dzieje tutaj,
Cieszę się niezwykle, że właśnie w tym miejscu, bo to jest piękna prowincja, uliczki, w ogóle też coś takiego stworzonego do tego, dzięki Markowi Dolecińskiemu też, czego gratuluję i jemu też dziękuję. Więc szlagiery są powodem, żeby to grać. Tego dnia rozstrzygnięto konkurs Powróćmy jak za dawnych lat. Podobnie jak rok temu nagroda trafiła w ręce bardzo dobrze znanej organizatorom festiwalu Pary. Pośród widzów znalazła się osoba, która podobnie jak organizatorzy obchodziła 35. urodziny. Jubilatka otrzymała w prezencie skuter. Po godzinie 19 rozpoczęto obchody jubileuszu piotrkowskiej kapeli Fakiry. Nie zabrakło podziękowań, kwiatów i hucznego 100 lat od licznie zgromadzonej publiczności. Kapela odwdzięczyła się, częstując urodzinowym tortem. Tego dnia na scenie pojawili się ci, którzy od początku tworzyli kapelę Fakiry. Grupa zagrała kilka utworów w swoim pierwszym składzie. Jest to powrót do na pewno młodych lat, bo 35 lat jak kapela Podwórkowa liczy. Myśmy ze sobą spędzili naprawdę wiele, wiele wspaniałych chwil. Złączyła nas po prostu muzyka. Dzisiaj będzie taki koncert, który przywróci nas do jakichś wspomnień, do tych podwórek, gdzieśmy grali w Przemyślu, w innych miastach, w kraju, za granicą. Także będzie to na pewno koncert wspomnień. Wreszcie przyszedł czas na najbardziej oczekiwany występ wieczoru. Specjalnie na tą okazję przygotowany program zagrali gospodarze, kapela Fakiry. Dwa dni muzycznych zmagań dostarczyły wszystkim widzom wielu wzruszeń. To nasza kultura, to nasze dobro. Także, że to ma na pewno sens i miejsce. W takiej organizacji na pewno powodzenie będzie i na pewno to jest potrzebne. Podoba mi się, dlatego lubię być tu i słuchać tego, takie stare wspomnienia. Coś się dzieje w mieście, prawda? Coś takiego swojego, nie takiego dla ludzi, dla wszystkich. Takich festiwali w Polsce jest już bardzo niewiele. Piotrkowski, organizowany przez kapelę Fakiry, nosi miano największego i najbardziej prestiżowego tego typu przeglądu w Polsce. Pogoda, kondycja i dobre humory dopisywały uczestnikom sobotniej wycieczki rowerowej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Na wspólny wypad do Włodzimierzowa zdecydowało się kilkuset miłośników jazdy na jednośladach. Na półmetku trasy czekały na nich liczne, jak to ma w zwyczaju organizator, sportowe niespodzianki. Solo, w duecie czy całymi rodzinami. Sobotę na sportowo, na swoim jednośladzie zdecydowało się spędzić ponad 300 osób. Sygnał do startu uczestnikom radosnego peletonu tradycyjnym wystrzałem dał patron rajdu. Życzę wszystkim przede wszystkim bezpiecznej jazdy, ale i takiej udanej zabawy, dobrej frajdy. Trasa wycieczki wiodła przez malowniczy teren rozciągnięty na dystansie kilkudziesięciu kilometrów. Rowerzyści po wyjeździe z Piotrkowa kierowali się drogą asfaltową do Witowa i Kłudzic. Dalej trasę wyznaczono duktem leśnym. Ten właśnie odcinek był najbardziej wyczerpujący fizycznie i mniej wprawnym miłośnikom jednośladów sprawił sporo trudności. Mimo zmęczenia wszyscy zadowoleni dotarli do wyznaczonego we Włodzimierzowie półmetka wycieczki. Super, powiem szczerze, że super. Były tam kilka odcinków troszeczkę takich cięższych, ale ogólnie daliśmy radę. Dzisiaj powiem, że nawet nieźle. A jak trasa? No, czasami wyboje, ale dobrze. No dobra, super. Ja już jechałam tą podobną trasą w zeszłym roku tutaj. Bardzo fajnie się jechało. Bardzo dobrze. A jest kondycja, się trenuje, także to jest do. To czyli, jest do. Czyli rower nie od święta? Oczywiście to jest rekreacja. Rower to nie jedyna dyscyplina sportu, z jakiej skorzystali uczestnicy wypadu poza miasto, zorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na Leśnej Polanie najmłodsi mogli na specjalnej ściance spróbować swoich sił we wspinaczce. Jeśli komuś było mało zadań, z ekwilibrystyki mógł zmierzyć się z wejściem na układaną przez siebie piramidę skrzynek. Dla żądnych adrenaliny też coś się znalazło. To można było wyzwolić podczas zjazdu na linie czy przejścia po moście linowym. Bardzo fajnie, tylko męczący powrót. Powrót dość trudny. Znaczy tak, trochę się bałam, że wpadnę za wodę. Ale udało się. Tak.
skrzynki nie mogą nie wytrzymać. Obawiam się tu o sprzęt jednak skrzynki. Ja dałbym radę, ale mogą skrzynki nie wytrzymać. Czyli pan wybiera inną konkurencję? Zdecydowanie tak. Jeszcze nie wiem, jaki jest program tak do końca, jakie te konkurencje będą, ale sądzę, że będę startował. Wycieczka rowerowa z Osirem to kontynuacja organizowanego od kilku już lat programu, który ma na celu nie tylko promocję zdrowego stylu życia czy zaprzyjaźniania co bardziej leniwych z rowerem. Frekwencja pierwszej tegorocznej wycieczki zaskoczyła organizatorów. No, cieszy to nas wszystkich, bo to jest nasz jakiś tam trud organizacyjny, nasze wysiłki, także współpraca z mediami, to przecież dzięki temu udaje się nam ludzi wyciągnąć sprzed telewizorów. Jest piękna pogoda akurat, która nam szczęśliwie dopisała. No, widzimy kolejnych rowerzystów. No, naprawdę to, no, przecież o to chodzi. Mamy weekend, majowy weekend, niepowtarzalne daty w kalendarzu, aktywnie spędzone, a dodatkowe atrakcje, które zapewniliśmy, myślę, że tylko przyozdobią to, co można potem robić samemu. Uczestnicy rajdu w drogę powrotną wyruszyli pełni wrażeń. Kolejna taka wycieczka organizowana przez Piotrkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji już niebawem. Udowadniają, że tylko nudni ludzie nudzą się w domu, a na naukę nigdy nie jest za późno. Studenci Piotrkowskiego Uniwersytetu III wieku obchodzili w sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury jubileusz pięciolecia swojej uczelni. Piotrkowski Uniwersytet pierwszych studentów przyjął na rok akademicki 2006-2007. Dziś z zajęć korzysta ponad 200 osób. Jedną z nich jest pani Bogusława Szczegielniak. Tutaj w sekcji turystycznej realizuje swoją pasję do podróżowania. Ale nie tylko. Dzięki uniwersytetowi, jak mówi kobieta, może spełniać swoje marzenia, na które wcześniej nie było czasu. Jednym z nich jest nauka języka angielskiego. I nieprawdą jest, że w tym wieku na naukę jest za późno. Nie, nieprawdą. Na naukę jest czas w tej chwili, bo nie ma pracy, ma się więcej czasu i dlatego trzeba korzystać z tego, co niesie ten uniwersytet. No, mamy dużo tych zajęć w tym uniwersytecie. Także. Jubileusz trzeciowiekowi Żacy świętowali podczas sobotnich uroczystości. Te odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. W części artystycznej zaprezentowali się sami studenci. Niewątpliwą gwiazdą jubileuszu okazał się uniwersytecki kabaret Trzeciaki. Był też wykład byłego dyrektora muzeum Marcina Gąsiora oraz występy zaprzyjaźnionych zespołów. Podczas gali nie obyło się też bez prezentów, gratulacji i życzeń na kolejne 5 lat. A te mają być równie owocne jak minione. Mam nadzieję, że nasi następcy tak będą dynamicznie się rozwijać jak my. I na pewno znajdą nowe dziedziny, których jeszcze my nie odkryliśmy, ale na pewno będzie to dobre. Czyli czekacie na propozycje? No, mamy w zanadrzu trochę swoich, ale to nie znaczy, żeby nie być otwartym na nowe. Studenci obok planowych wykładów już wypełniają swoje kalendarze planowymi wakacyjnymi wycieczkami. W planie czekają szlak Orlich Gniazd oraz szlak zamków Kielecczyzny. W sobotę Piotrkowski Rynek opanowali tancerze. Podczas hardstyle meeting można było zobaczyć, na czym polega styl tańca zwany tektonik czy jump style. Kilkudziesięciu tancerzy swoje umiejętności zaprezentowało w Rynku Trybunalskim. Na ten meeting zjechali młodzi adepci tanecznej sztuki z całego regionu. Zaprezentowali electro dance oraz jump style, podbijając serca młodych fanek. Bardzo fajnie jest, naprawdę. Bardzo fajna atmosfera. Szkoda, że tylko trochę mało osób, ale naprawdę chłopaki dają nieźle czadu. Moim zdaniem jest super impreza i fajny klimat. Fajnie tańczą i... Tancerze się podobają? Tak, oczywiście. To pierwszy taki zjazd, ale z pewnością nie ostatni. Jak mówili organizatorzy, do Piotrkowa przyjechało blisko 50 tancerzy. No jak widzimy, coraz więcej jest młodych ludzi. Mam nadzieję, że poszerzą nasze kręgi. Tańca, tektonik, jumpstyle. Taki zjazd to dobra okazja do konfrontacji swoich umiejętności. Wspólna pasja łączy młodych ludzi. Dynamiczny taniec pozwala uwolnić nagromadzone emocje i rozładować energię. To jest jakieś takie odejście od rzeczywistości. To jest taki odpoczynek od tych wszystkich problemów codziennych. Zapomnienie o tym wszystkim. Przez taniec generalnie wyzwalamy bardzo dużo emocji, które moglibyśmy w każdy inny sposób. Niektórzy przez złość, niektórzy przez gniew, przez kłótnie. A my wolimy właśnie w taki sposób. Wolimy tańczyć, wolimy pokazywać się gdzieś. Organizatorami Hard Style Meeting byli tancerze z zespołów Massive Tectonic Attack oraz Team for Jumpers. Na koniec jeszcze jedna informacja.
Od środy, 25 maja, zostanie zamknięty kolejny odcinek ulicy Słowackiego, od ulicy Dąbrowskiego do placu Kościuszki. Przejezdne zostaną skrzyżowania zarówno z ulicą Dąbrowskiego, jak i z Sienkiewicza. Utrudnienia na tym odcinku potrwają do końca września. W informacjach piotrkowskich dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Już za chwilę po serwisie program Piotrków Trybunalski Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Piotrków biegunem wzrostu województwa łódzkiego. Rolę miasta, jak i plany rozwojowe w kolejnych latach programowania przedstawił wicemarszałek województwa łódzkiego. W miniony piątek w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja dotycząca nowego okresu planowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Konferencję rozpoczęło przemówienie wicemarszałka województwa łódzkiego Marcina Bugajskiego. I właśnie to jest między innymi rola Piotrkowa Trybunalskiego. Zakładamy, że Piotrków będzie skupiał wokół siebie gminy i powiaty ościenne, będzie razem z nimi przygotował ponadlokalną strategię rozwoju, wymyślał projekty, które dotyczą nie tylko Piotrkowa, ale całego tego podregionu i dzięki temu nasza strategia rozwoju województwa będzie lepsza także dla Piotrkowa. Piotrków prezentuje się zupełnie przyzwoicie na mapie regionu. Inwestycje są realizowane terminowo, co jest szczególnie istotne i godne podkreślenia i godne naśladowania, dobre praktyki. To jest jedna z kwestii, która jest rekomendowana w kolejnej perspektywie budżetowej i związanym z nią nowym okresem programowania 2014-2020, także tutaj duży plus. Chcemy dzisiaj rozmawiać o strategii rozwoju województwa łódzkiego, a także o planach zagospodarowania przestrzennego. Rzecz w tym oczywiście, żeby plany zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w pewien sposób się zazębiały i tworzyły jedną całość. Plan rozwoju województwa łódzkiego przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego omawiają w wielu miastach. Piotrków ze względu na położenie, dobre praktyki unijne, jak i perspektywy stał się ważnym punktem strategicznym. Podczas konferencji przedstawiono plany rozwoju na kolejne lata programowania 2014-2020. Wtedy o pozyskanie unijnych środków będzie trudniej. Konferencję zorganizował prezydent Krzysztof Chojniak w porozumieniu z marszałkiem województwa łódzkiego. Już ponad połowa piotrkowian wzięła udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Dotąd przeprowadzanie ankiet przez rachmistrzów przebiegało bez większych incydentów. Spisujemy się chętnie, choć nie brakuje osób, które do spisu podchodzą z obawami. Pani Teresa spis ma już za sobą. Ankietę wypełniła podczas wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza. To bardzo wygodna forma spisu, mówi kobieta, ale przyznaje, że wiele osób boi się wpuszczać obcych do domu. Ludzie obawiają się jednak wpuszczać do domu obcą osobę, a tym bardziej jak czasami są niezorientowani, ani nie słyszeli o czymś takim w ogóle, może się mało interesują. Ja akurat wręcz odwrotnie, znam te sprawy. Trzeba sprawdzić, kogo się wpuszcza do domu. Trzeba, jak najbardziej, bo to jest niebezpieczeństwo. A tym bardziej, że pani tam ma wszystko zanotowane i nie wiadomo kto i w jakim celu przyszła jeszcze ta osoba, że może nam tu kogoś w przyszłości przyprowadzić, bo trochę tak popatrzy. Także nie jest to takie, w obecnych czasach nie jest to takie bezpieczne. Spis nie tylko wiąże się z obawami spisywanych mieszkańców. Praca rachmistrza również bywa niebezpieczna. Na szczęście w Piotrkowie jak dotąd nie doszło do groźnych incydentów. Te ograniczają się do rzadkich, niekoniecznie grzecznych odmów udziału w spisie. Również bywa i niebezpiecznie. Przed otwarciem drzwi, nie znając mieszkańców danego mieszkania, mam mały dreszczyk emocji. Kto otworzy mi tym razem drzwi? Ale obyło się bez niebezpieczeństw? Tak. W moim przypadku było spokojnie i bez niebezpieczeństw. Mieszkańcy Piotrkowa reagują bardzo pozytywnie, z zadowoleniem, chętnie otwierają drzwi, zapraszają do środka, do salonu, proponują niejednokrotnie jakąś kawę, herbatkę.
i przeprowadzamy wtedy wywiad. Przypominamy, jeśli nie chcemy wpuszczać rachmistrza do domu, spisu możemy dokonać na klatce schodowej lub umówić się na konkretny termin w wyznaczonym przez nas miejscu. Ankietę można wypełnić też w gminnym biurze spisowym. Oczywiście dokonujemy takich spisów. Osoby, które z jakichś powodów nie mogą doczekać się na rachmistrza bądź chcą dokonać tego spisu w gminnym biurze spisowym, mogą to uczynić, przychodzą wtedy do Urzędu Miasta, bo gminne biuro spisowe w Piotrkowie działa w urzędzie. Taki spis możemy przeprowadzić. Do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym jest zobligowany każdy dorosły mieszkaniec miasta. Odmowa wypełnienia ankiety może wiązać się z mandatem karnym. O jego nałożeniu i wysokości decyduje sąd. Zgodnie z kodeksem wykroczeń grzywna może wynieść od 20 do 5 tysięcy złotych.